Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, kochani, przychodzę, jak już zapewne widzicie po tytule i miniaturce także, z recenzją urządzenia depilatora marki Braun i mowa tutaj o depilacji światłem, czyli IPL. I za czym przejdziemy do zasadniczej treści filmu, czuję się jakby zobowiązana do powiedzenia jednej istotnej informacji. Producent zaleca nam wykonanie serii 12 zabiegów lub jeżeli efekty uzyskamy wcześniej, wtedy możemy zmniejszyć liczbę tych zabiegów. Ja w założeniu chcę ich wykonać 12, natomiast w tym momencie jestem po 8. W związku z tym całkowita recenzja taka podsumowująca po 12 zabiegach może się u mnie na kanale pojawić najwcześniej na przełomie maja i czerwca. I w związku z tym pytałam na Instagramie, czy mam nagrywać taki film już teraz, bo jeżeli ktoś chce kupić to urządzenie i skorzystać z jego możliwości przed zbliżającymi się wakacjami, to należy to zrobić już. Kiedy ja nagram ten film, już ten sezon będzie w pełni, no i nie uzyskamy tych efektów na wakacje, nawet jeżeli wybieramy się na nie we wrześniu. Dlatego właśnie decyzją osób, które mnie obserwują na Instagramie, nagrywam ten film po 8 zabiegu. I to, żeby było jasne. Niemniej jednak nie uważam, żeby właśnie ten film był bez sensu, ponieważ ja już teraz jestem w stanie Wam bardzo dużo na temat tego urządzenia powiedzieć, więc zapraszam Was gorąco do oglądania. Pozwólcie, że najpierw Wam przedstawię to urządzenie, jak to wygląda, ile to kosztuje. Tak wygląda samo urządzenie do depilacji. Dokładnie tak. I możemy je kupić w zestawach. Albo w zestawach z jakąś tam maszynką jednorazową Venus, albo z futerałem. Generalnie opcje tych zestawów się zmieniają. Ja zdecydowałam się na zestaw z taką obrotową szczoteczką. Szczoteczka jest wodoodporna, która ma złuszczać naskórek, peelingować. Taki bajerek, natomiast różnica w cenie była 30 zł, więc stwierdziłam, że przy tych kosztach ta szczoteczka jest warta tych 30 zł. Koszt tego urządzenia jest wysoki. Jest to około 1200 zł, ja bodajże zapłaciłam 1299 i to urządzenie jest też dostępne w Euro RTV AGD. Mówię o tym nie bez powodu, ponieważ tam możemy je kupić na tak zwane raty 0% i one są faktyczne 0%, a nie jest to chwyt marketingowy. I sobie po prostu rozłożyć te koszty. Wydatek ogromny, natomiast jeżeli go porównamy w stosunku do serii zabiegów depilacji laserowej w gabinecie, wtedy ten wydatek wydaje się być dużo, dużo mniejszy. Jak to urządzenie działa, co ono powinno robić, jak się go powinno używać? Urządzenie strzela światłem, światłem, laserem, impulsami świetlnymi. Jest to błysk, do tego zmierzam. I ma ono nam bezpośrednio oddziaływać na cebulkę włosa, na korzeń tego naszego włosa. W związku z tym, żeby wykonać taką metodę depilacji, musimy ciało ogolić. To jest bardzo istotna informacja. Jeżeli tego nie zrobimy, to po pierwsze używamy niewłaściwie tego urządzenia, po drugie to, co jest ponad skórę, zacznie nam się po prostu, mówiąc strasznie obrazowo, palić. Bo ten impuls jest na tyle intensywny, że poczujemy swąd spalonego włosa. Więc tak to działa, musimy ogolić wszystkie obszary, które chcemy poddać depilacji i następnie za pomocą tegoż przycisku wydobywać impulsy, które będą nam działać na te cebulki. Producent zaleca, aby właśnie wykonać serię 12 zabiegów, jeden zabieg na jeden tydzień. Czyli łatwo przeliczyć, mowa tutaj o 12 tygodniach pełnej kuracji. Tak sobie to nazwijmy. Natomiast jeżeli efekty pożądane zauważymy wcześniej, możemy nie kontynuować tych zabiegów, tylko już wykonywać tak zwane zabiegi podtrzymujące. Różnica między depilacją taką laserową robioną w salonie, a tym urządzeniem jest ogromna, ponieważ to urządzenie nie pozbawi nas dożywotnio włosów. A depilacja ta laserowa wykonywana w salonach ma właśnie taki cel. Czyli jest to coś bardziej w stylu klasycznego depilatora, ale właśnie nie do końca. No to może zacznijmy właśnie, jak się tego używa. Golimy ciało. Golimy ciało, nie możemy ciała absolutnie niczym smarować. Ciało też nie powinno być podrażnione. Ma być suche, czyste i ogolone.
podłączamy to urządzenie do prądu, do niego jest dołączona ładowarka, właściwie kabel zasilający i w momencie podłączenia do prądu urządzenia ono już działa. I następnie przytykamy to urządzenie do ciała i tutaj z boku jest takie miejsce, które nam pokazuje, czy z jaką mocą jakby będzie wystrzeliwany ten impuls oraz czy urządzenie dobrze przylega do skóry. Jeżeli dobrze przylega, to mamy tutaj białe światełka, jeżeli źle, to wtedy nam się oświetla kolor czerwony, czyli na przykład na rękach, kiedy ręka jest wąska, jeżeli tak przyłożymy to urządzenie, to ono nam nie wystrzeli impulsu, ponieważ jest tutaj wolny obszar. Czyli w przypadku małych obszarów, wąskich obszarów skóry, wiadomo, że wtedy to urządzenie musimy przyłożyć pod odpowiednim kątem. Mamy trzy tryby działania. Tryb normalny, który został tutaj jakby oznaczony trzema kreskami, czyli jest to pełna moc urządzenia. I o tej pełnej mocy mówi producent przy tych 12 zabiegach. Choć pierwsze efekty, zaraz do tego dojdziemy, według Browna mogą być widoczne po czwartym. Następnie mamy tryb delikatniejszy i tutaj ta moc została zaznaczona jako dwie kreski i tryb ultradelikatny i tutaj moc została oznaczona jako jedna kreska. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, nie można jakby tutaj nie zrozumieć, ponieważ właśnie trzymając ten przycisk, te impulsy nam są wypuszczane ciągle, zdejmując palec z urządzenia, impulsy przestają być wypuszczane. Jeżeli mamy obszary właśnie jakieś trudne, typu kostki, kolana, wtedy wystrzeliwujemy pojedyncze impulsy klikając. Zmiana trybów odbywa się tutaj za pomocą tego przycisku i widzimy, w którym trybie pracujemy. I koniec. Jedyne, co jest jeszcze istotne, jeśli chodzi o obsługę urządzenia, to jego dbanie o niego. Tutaj mamy wyjmowany element i ten element, gdzie mamy lusterka oraz ten środkowy, należy czyścić po wykonanym zabiegu za pomocą niepylącej się szmatki. I to jest jakby cała historia, jeśli chodzi o obsługę urządzenia. Jak widzicie, jest ono naprawdę proste. No i teraz tak, w teorii to powinno działać w ten sposób, że kiedy ogolimy skórę, skóra jest całkowicie gładka. W związku z tym taki wypuszczany impuls nie powinien nam dawać jakieś odczucia dyskomfortu. Ewentualnie możemy czuć ciepło tego urządzenia, możemy odczuwać lekkie jakby właśnie takie pieczenie, grzanie, ale nie powinniśmy czuć szczypania czy jakiegoś dyskomfortu, bardziej w stronę bólu. I ja się z tym w pełni zgadzam, natomiast tak się dzieje tylko wtedy, kiedy jestem w stanie właśnie ogolić tą skórę na całkowicie gładko. Ale co jest moim problemem? Moim problemem odwiecznym, bo tutaj musimy do tego dojść, żebyście były w stanie porównać to do siebie, jest to, że ja jestem posiadaczką włosów bardzo mocnych i kruczoczarnych. Mimo że jestem brunetką, to moje włosy na ciele są czarne, intensywnie czarne. I bardzo, bardzo mocne, po prostu nie będę się jakby tutaj powtarzać. Dodatkowo mam tendencję do wrastania się włosów. Ta tendencja zawsze się wzmagała w okresie letnim, kiedy używałam depilatora klasycznego, natomiast generalnie, nawet jeżeli nie używam tego depilatora klasycznego, te włosy uwielbiają się wyrastać. Wynika to głównie z tego, że one nie rosną prosto, tylko na części ciała rosną pod skosem. W związku z tym nie jestem w stanie przy wrastających się włoskach, a liczba ich jest na tyle duża, że jakby stosowanie metody typu igła, krem z mocznikiem czy inne tego rodzaju preparaty jakby nie są do końca sobie w stanie poradzić z tą moją przypadłością. Ja oczywiście regularnie, codziennie peelinguję swoje ciało, ale to także nie eliminuje do końca tego problemu. Na pewno to wszystko pomaga, ale nie eliminuje problemu. W związku z tym nawet po ogoleniu dosyć dokładnym ciała za pomocą maszynki jednorazowej golarki, ja dalej widzę ten włosek, ja dalej widzę ten czarny punkcik i na przykład dalej widzę tą kreseczkę, czyli po prostu ten włosek, który idzie sobie pod skosem. Żeby móc uzyskać całkowicie gładziusieńką skórę, musiałabym te włosy zapuścić na tyle długo, żeby one z tej twardej szczeciny stały się bardzo miękkie.
I właśnie między innymi z tego powodu nie zdecydowałam się jeszcze na depilację okolic pod pachami. Ponieważ pod pachami towarzyszy mi również ten sam problem. Więc żeby móc wydepilować sobie bezboleśnie okolice pod pachami, muszę zapuścić tak długie włosy, żeby móc się ogolić na całkowicie gładko. Dodatkowo czas odrastania włosów na moim ciele to jest około 12 godzin. Ekspres. Po 12 godzinach ja już czuję, że skóra jest szorstka, a po około 24 na moim ciele są naprawdę widoczne włoski. Przez to, że są czarne, widoczne są dosyć mocno. Dodatkowo zważywszy na to, że moja skóra jest skórą bardzo wrażliwą, niestety ciągłe golenie, codzienne golenie za pomocą golarki, również oczywiście przy użyciu pianek, odżywek do włosów, próby zmiękczenia tych włosów, kończy się dużą liczbą podrażnień. I najbardziej mi to przeszkadza w lecie, kiedy ciało się poci, kiedy jest gorąco i wtedy te podrażnienia wyskakują mi, czyli mam niby gładkie nogi, ale one są wysypane w czerwone po prostu kropki. Jest to bardzo nieestetyczne i problematyczne. I przez całe swoje życie jedyne co zrobiłam z tym tematem, to narzekałam. Aż w końcu doszłam do wniosku, że czas to zmienić. No i stąd właśnie decyzja o zakupie tegoż drugiego bardzo urządzenia. I teraz słuchajcie, tak jak wspomniałam, nie bez powodu jakby ta moja historia życia, jak u mnie rosną włosy. Próbowałam Wam tym samym przekazać, że jeżeli jest taka sytuacja jak u mnie, czyli że ten włosek jakby dalej bądź co bądź jest widoczny, mimo że niby skóra jest gładka, to jeżeli użyję tego urządzenia na pełnym trybie, to to boli. Znaczy to nie jest, wiecie, ból jakiś szalony, natomiast jest to na pewno nieprzyjemne. Jest to konkretny dyskomfort, jest to pieczenie, szczypanie, tak jakby Was ktoś po prostu bardzo mocno szczypał. Powiedziałabym, że ten ból najbardziej mi przypomina, czy ten dyskomfort najbardziej mi przypomina dyskomfort, jaki mi towarzyszył przy goleniu się klasycznym depilatorem. Mnie to zawsze bolało i to też mnie w jakimś stopniu boli. Jest to na tyle nieprzyjemne na najwyższym trybie. Wszystkie depilacje, które wykonuję, te pierwsze szczególnie, mniej więcej 6 zabiegów, wykonywałam na trybie tym delikatniejszym. W związku z tym jakby zmniejszam wydajność i możliwości tego urządzenia. W tym momencie, na przykład 8 zabieg, w niektórych miejscach, które czuję, że mnie nie boli, wykonuję już na najwyższym trybie mocy. Natomiast przez pierwsze kilka nie było takiej opcji, bo mimo tego, że ten ból, ten dyskomfort jest chwilowy, to trwa sekundę, to nie mogłam się zmusić do tego, żeby kliknąć drugi raz. No tak po prostu mam. Natomiast na tym słabszym trybie ten dyskomfort jest mniejszy, dalej mi jakby towarzyszy, ale jest zdecydowanie mniejsze i już bez najmniejszego problemu jadę tym urządzeniem. Na przykład najwyższy tryb również stosuję od kolan w górę na udach, tutaj mam mięciusieńkie włoski, jestem w stanie się ogolić na gładziusieńko i jadąc tym najwyższym trybem, efekty działania tego urządzenia, czyli całkowity brak włosków, odrastania włosków, zauważyłam już faktycznie po 4 zabiegu. Jeśli chodzi o tryb najsłabszy, to jest to tryb, który całkowicie nie boli. W ogóle nie czuć tego. Musi to być bardzo słaby impuls, ponieważ no to uczucie jest zerowe. Po prostu nie czuję nic. Ewentualnie ciepłość tej głowicy. I tak to wygląda. Ja depiluję, jakie właśnie efekty widzę po jakim czasie. Depiluję nogi. Nogi od kostek do ich końca. I ręce. Nie zdecydowałam się właśnie na depilację pach, ponieważ wiem, że to będzie mnie bardzo, bardzo bolało. Choć na pachach, szczerze mówiąc, również bardzo mi zależy, ponieważ to był mój wieczny kompleks, że moje pachy nawet na maksa ogolone mają te czarne punkciki, tak? Ręce, nogi. Nogi mam również na myśli tak jak najbardziej okolice bikini, czyli całość. Nie zdecydowałam się na depilację twarzy,
ponieważ nie widzę takiego znaczącego problemu z owłosieniem na twarzy. Jeżeli mam ochotę usunąć czy to włoski z nadgórnej wargi, czy to meszek tutaj, używam do tego celu nożyka z Rossmana, nie mam ochoty sobie tym pstrykać po twarzy. Dlaczego nie mam ochoty sobie pstrykać tym po twarzy? Ponieważ światło, które wypuszcza to urządzenie, jest dosyć konkretne. I oglądałam choćby dwie recenzje przed zakupem u Patrycji z kanału Patty TV i u Iwony z kanału Laik Makijażowy i właśnie to Iwona mówiła o tym, że dla niej to urządzenie daje za duże światło, że ona mruży oczy. Ja też mrużę oczy i pierwsze chyba 5 zabiegów wykonywałam w okularach przeciwsłonecznych, ponieważ te impulsy powodowały, że co chwilę mrugałam i było to dla mnie dosyć nieprzyjemne. Natomiast teraz już się do tego przyzwyczaiłam i już robię to bez okularów. Mogę nawet patrzeć, gdzie pstrykam. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Najszybciej zauważyłam efekty właśnie po 4 zabiegach, na najwyższej mocy, na udach. Tutaj te włosy już całkowicie mi nie odrastają. Jeśli chodzi o te fragmenty najbardziej problematyczne, a więc od kolan w dół, efekty są piorunujące. Efekty są piorunujące, ponieważ odrastają mi włoski na bardzo niewielkiej powierzchni w tym momencie nóg i zazwyczaj wokół pieprzyków, ponieważ ja się staram w pieprzyka tym nie pstrykać, no bo takiej rzeczy generalnie się nie robi. I tam, gdzie właśnie włoski mi odrastają, to jest wokół pieprzyka i widać wtedy, jak to urządzenie działa. Dodatkowo, tak jak Wam wspomniałam, u mnie włosy odrastały po 12, po 24 były wyczuwalne. Dzisiaj na przykład mija 4. dzień od ostatniego właśnie zabiegu, a ja mam nogi całkowicie gładkie. Całkowicie gładkie. Nie ma ani jednego odrastającego włoska, choć widzę jeszcze miejsca, gdzie te włosy będą miały pokusę odrastać. To jest coś niesamowitego, to jest coś, o czym ja marzyłam, naprawdę marzyłam i w związku z tym nic nie robiłam, więc ja się po prostu tym bardzo jaram. Ta sama historia jest na rękach. Na rękach mam dosyć sporo pieprzyków, więc robię to bardzo ostrożnie. Można te pieprzyki zamalowywać białą kredką. Ja się na to nie decyduję, po prostu omijam obszar, gdzie mam pieprzyk i na rękach również włosy mi nie odrastają. Są całkowicie gładkie moje ręce, co jest niesamowite i nie do końca wierzyłam, choć miałam ogromną nadzieję, że tak to urządzenie zadziała. Jeśli chodzi o okolice bikini, to na jeszcze udach używam tego urządzenia w trybie tym delikatniejszym, ponieważ to miejsce jest dla mnie również tutaj od wewnętrznej strony ud bolesne, bo te właśnie włosy rosną sobie pod kątem. Natomiast przesuwając się wyżej, nie wchodząc w szczegóły, używam tego urządzenia na tej najsłabszej mocy i nie robiłam tego od samego początku, ponieważ było to dla mnie na tyle nieprzyjemne, jadąc, wiecie, jeszcze po całym jakby owłosionym ciele, choć oczywiście na ogolonym, że wiadomo, że z każdym kolejnym użyciem to urządzenie, czy tam od 4 użycia, to urządzenie powoduje mniejszy ból, no bo jest mniej włosów, na które ono ma zadziałać. Dlatego pierwsze chyba 2 czy 3 zabiegi wykonywałam poza właśnie okolicami bikini, ze względu na to, żeby się nie narażać na pewien dyskomfort bólowy. W tym momencie jadę 1 i tak jak mówię, jest to wtedy całkowicie bezbolesne, natomiast automatycznie, żeby się pozbyć włosów z tych obszarów, no zejdzie mi troszeczkę dłużej, no bo nierówno zaczęłam całą moją przygodę z tym urządzeniem. Ja powiem Wam tyle, że jestem zachwycona. To, co mi przeszkadza, no to jest właśnie to uczucie szczypania. Dodatkowo ten nieszczęsny swąd spalonych włosów. I ja czuję ten zapach, mimo tego, że ja mam gładkie ciało. Czyli ten włos, tak jak Wam wspomniałam, jest na tyle płytko pod skórą, ale na tyle głęboko, że peeling go nie usunie, natomiast to urządzenie go wykrywa i go pali. Natomiast to brzmi dosyć dramatycznie, ale w pewnym momencie jakby się już nie orientujesz, że coś takiego się dzieje, możesz mieć tylko wyobraźnię. Bardzo właśnie ważne jest, aby po wykonanym zabiegu, w trakcie tego tygodnia, kiedy mamy wykonać kolejne,
używać czegoś, co będzie nam właśnie złuszczało na skórek i pozwalało pozbyć się tych włosków, które są bardzo osłabione. One jakby nam same nie wypadną. My je musimy jakoś popchnąć do tego, dlatego właśnie ważne jest używanie peelingu, dlatego kupiłam szczotkę ostatnio z Rossmana lub tej szczoteczki. Ta szczoteczka nie jest jakimś siódmym cudem świata, ale nie jest najgorsza, najlepiej mi się do tego celu sprawdza właśnie ta szczota z Rossmana, ponieważ nią dosyć mocno ostro trę pod włos, wykonuję peeling i tą metodą tych włosków się pozbywam. Zasadniczo to tyle. Taki bardziej profesjonalny film z jakąś może prezentacją urządzenia, taki wiecie, ala sponsorowany, choć oczywiście on nie jest sponsorowany, nagram właśnie na koniec mojej przygody z tym urządzeniem. Dzisiaj chciałam Wam po prostu opowiedzieć, jak to u mnie działa. Ja, odpowiadając na pytanie, czy polecam, powiem, że polecam bardzo, 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 bardzo. Ja jestem zakochana, nigdy, przenigdy, nawet używając klasycznego depilatora, nie miałam gładkich nóg. Zawsze czułam jakieś szorstkie fragmenty i tak musiałam je dogalać golarką. Teraz mam gładkie ciało i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie, ja na wszystkie komentarze zawsze odpowiadam. Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i tak jak mówię, jeżeli jesteście ciekawe takiego całkowitego podsumowania, to ono się pojawi gdzieś około czerwca. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, buziaki, pa, pa.